Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jadę na ryby. Wędkarstwo łączy. Moi drodzy, dzisiaj jest 5 lipca 2024, godzina 25, a ja znajduję się nad Jeziorem Skarlińskim. Piękne jezioro, duże, głębokie, czysta woda. W tym roku w marcu byłem w tamtym miejscu, kawałek dalej, po lewej stronie. Dzisiaj chcę spróbować od tej strony, od takiego cypelka, tam jeszcze zachodzi ta woda. Widać, sporo ludzi pływa na łódkach za drapieżnikiem, a ja dzisiaj chcę spróbować na federek klasyczny. Kilka miejsc odwiedziłem dzisiaj. Niestety nigdzie nic fajnego, przyzwoitego nie znalazłem, żeby można w ciszy, w spokoju sobie posiedzieć, połowić, coś nagrać dla Was. Także feder klasyczny dzisiaj, dwie wędki, jedna dalej, jedna bliżej. Zobaczymy, co się będzie działo. Jeżeli jedna wystarczy, będzie ogień, to będę łowił na jedną. Jak będzie słabiej, będę łowił na dwie. Zobaczę, co się w ogóle tutaj może wydarzyć. Nie wiem, czy tu jest głęboko, czy płytko. W tamtym miejscu było po 15-20 metrach, bardzo głęboko się robiło. Co będzie tutaj, naprawdę nie wiem. Także biorę się za gotowanie, zbrojenie kijów i zaczynamy coś działać, bo już po 20, a 22 to już ciemno jest. Także trzymajcie kciuki i zapraszam do oglądania. Słuchajcie, więc tak, dzisiaj grubo, kukurydza ugotowana, naprawdę fest, grubo, i miękka, i twardziejsza, i bardzo rozgotowana, około, nie wiem, 1,5 kg. Mamy kuku, mamy pelet, to jest pelet Epidemia, karpleszcz, 12 mm, to wrzucamy. Mam tak, prażone konopie, to wrzucam razem z sokiem i z wodą. Do tego mam starą zanętę, która była w zamrażalniku. Nie wiem, co tu jest dokładnie, nie pamiętam. Kukurydza, jakieś płatki, nie wiem. Rzucam to wszystko razem. I widzę, że tyle tego jest, że już chyba zanęty nie będę musiał dawać. Robaczki na bok. Niestety mamy dużo wody. Muszę dodać zanęt. Zrobiło nam się błoto. Dobra, dodajemy w takim razie zanęty. Nie wiem ile, teraz zobaczę. Zanęta, widzę, ma pelety, różnego rodzaju frakcje też, inne jakieś żarcie dla rybcunów. To jest, słuchajcie, naprawdę gruby futer dzisiaj. Nie wiem, ile z tego wykorzystam. Co nie wykorzystam, to po prostu będę miał na kolejne łowienie. Być może przyjadę tu jutro, być może pojutrze, być może pojadę gdzie indziej. Zobaczymy. Mamy ciężką, grubą zanętę klejącą, fest klejącą, więc na razie myję łapki, zbroję sprzęt, zobaczymy, co się z tym stanie, jak to się będzie zachowywać w koszyku, to się zrobił niezły glut, zobaczymy, co z tym się uda zrobić. Słuchajcie, nie jest dobrze, bo około 40 metrów dalej jest jakieś 6-7 metrów głęboko, ale jak się ściąga w tą stronę, to jest przeokropnie dużo merty, mnóstwo zielska. Miałem koszyczek 40, ciągnąłem to wszystko w zielsku. Założyłem szklankę, żeby zanęcić szklanką ten gruby towar. Utknęło mi to w zielsku, ledwo wyciągnąłem. Szkoda mi tej szklanki, bo tania nie była.
Słuchajcie, założyłem koszyczek 15 malutką, haczyk 16 czy 14 nawet, Kamason B512, dwa białe robaki, trochę zanęty do koszyczka małego i tyle. Próbuję coś wydłubać. Nie wiem, co to dzisiaj tu się uda, bo nie jest łatwo. Pierwszy rzut. Nawet nie będę mocno grubo nęcił, bo to po prostu nie ma sensu. Bo ja nie wiem, czy ja tutaj zaraz nie zerwę zestawu i nie wrócę do domu. Zaklipuję się. Zostawiam zestaw. Zupełnie nie wiem, czego się tu spodziewać, słuchajcie. Na pewno nie jest to zanęta, która by się dobrze sprawiła na tak małym koszyczku. Słuchajcie, coś jest, jakieś branie. Ciągnę po zielsko. O, już mamy zielicho. O matko. Nie, to nie będzie, to się nie da łapać. Zobaczcie. Już ciągnę jakąś mertę. Dramat. Dramat po prostu. A co będzie, jak będzie fajna ryba? Zobaczcie. Zielsko, zielsko, zielsko. Co zrobić? Ryby atakują przynętę w powietrzu po prostu. Jakaś drobnica, która w ogóle nie ma siły połknąć tego. Coś tam ciągnę, nie wiem co. Ładna płoć. Proszę. Ale to jest w powietrzu, a tak w powietrzu. Patrzcie, jaka piękna płoć. Pierwsza sztuka. Nie wiem, ile jeszcze ich złowię. Zobaczymy. Chła. Może w powietrzu, w locie one będą brały. Nie wiem. Znowu jakieś maleństwo ciągnę. Chyba jakaś uklejka. Oczywiście. Jakby takie uklejki na zawodach brały. O Jezu. Ty nie miałaś tu wpaść. Jest rybka, ale mam też zielsko. Co to za rybka? Mała płoteczka. Bardzo mała płoteczka.
Ledwo wpada i po prostu jest atak. Tam jest tyle drobnicy, że to jest niewyobrażalne. Znowu mała poteczka. Spróbujemy na pusto, bez zanęt. To nie ma znaczenia, tego tam tyle jest, że to po prostu bierze w loć. Dwudziesta pierwsza. Normalnie nie warto miejsca zmieniać już. Słuchajcie, poradziłem się pana na łódce i przeniosłem się jakieś 100 metrów bardziej na prawo. Słuchajcie, sprawdziłem, wygruntowałem. Na prawo jest zielsko, na lewo zielsko, ale na wprost jest, tak powiedzmy, możliwie. Naprawdę jest możliwie. Więc spróbuję się pobawić. Nie chce mi się już tego całego majdanu przewozić gdzie indziej. Tym bardziej, że za godzinę tu już będzie ciemno. Późno się wybrałem na te ryby dzisiaj, niestety, słuchajcie. No myślałem, że... Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie lepiej. Z miejscem. Nie wiem, czego się spodziewałem. Myślałem, że będzie tutaj głębiej, albo że nie będzie tego zielska. A niestety okazuje się, że no zielicho tutaj bardzo, bardzo przeszkadza. Trudno. Spróbujemy coś odłowić tu. Jeżeli tutaj będzie tak samo rybka aktywna jak tam, to nie będzie tak najgorzej. Nie wiem, zobaczymy. Chociaż kilka rybek złowić, pobawić się, a już będzie fajnie. Wiecie, że mi niewiele brakuje do szczęścia. A to odrobinę. Odrobinę radochy mam, jak już chociaż jakaś mała rybka bierze. A jeżeli będzie gładko i tam jest dość głęboko, podobnie, a może jakieś leszczyki podejdą. Teraz założę większy koszyk i lżejszy, żeby łatwiej go było ściągać, ewentualnie jakby rybka brała, a żeby nie był tak toporny i ciężki, bo niby to jest kresta 15 gram, ale zawsze to 15 gram, a mam takie koszyki, które ważą z 5, z 7 gram. Na zawody się nie nadają, ale do prywatnego łowienia jak najbardziej. I może to będzie jakieś rozwiązanie. I patrzcie, jest rybka, ale chyba jest w zaczepie. Czy nie? Co to jest? Puścił zaczep albo puściła rybka. Nie wiem, co to było. Ogromny opór. Rybki nie ma. Roślinności nie ciągnę, więc nie wiem, co to mogło być. Haczyk wydaje się być. Nie wiem. Nadziewam na nowo. Próbujemy dalej. Się zrobi ciemno. Uruchomię zaraz latarkę. Być może przeduży haczyk jest, słuchajcie. Ale to o to chodzi. Ja chcę duży haczyk, bo ja chcę mieć troszeczkę wyselekcjonowane te rybki.
mam duży haczyk, to mogę założyć nawet ziarno kukurydzy. A jak byłby mały, to by było ciężko, raczej. I jest fajna rybka. To jest bardziej delikatny kijek, więc je też inaczej czuć. Może nie być duża, ale zobaczymy. Co to jest? Płoteczka. Proszę bardzo. Taki dłoniaczek. Dwa robaczki białe na hak. Koszyk napełniony towarem grubym. Dopóki jeszcze jest w miarę jasno. Złamała się wędka. O, w mordę. Ale numer. Zobaczcie. Trzasnęła po prostu. O, Jesus Christ, po prostu. Co za pechowy dzień. Przezbroiłem się z wędką na tą drugą do 120 gram. Nie wiem, czy brania będą widoczne na tej wędce. Słuchajcie, tamta wędka pękła całkowicie. Po prostu się złamała w pół. Nie wiem, co o tym myśleć. Mam na szczęście znajomego, który potrafi naprawiać takie rzeczy, cuda robi z wędkami. Poproszę go przy najbliższej okazji. Mam do niego kontakt. Być może on mi tą wędkę naprawi. Być może mu się uda. Niestety przezbroiłem się na tą drugą. Zobaczymy, co się uda połowić. Jestem dzisiaj z jedną wędką. Mamy malutką płoteczkę. Bardzo mała, proszę bardzo. Mały krąpik. Słuchajcie, nam kilka czerwonych pinek rubinowych. Mały krąpiczek.
Dobre. Bardzo dobra kiełbaska. Nie ma co. Po takim posiłku to można łowić ryby dalej. Słuchajcie, moi drodzy, koniec wędkowania. Godzina dochodzi pierwsza w nocy. Ja mam serdecznie dosyć. Słuchajcie, nie ma ryb. Same małe jak palec, płoteczki, krąpiki takie, że ledwo haczyk połykały. Dzięki piękne, że byliście ze mną dzisiaj. Niestety dzisiaj wędkowanie bardzo słabe. Złamana wędka, złamane serce. Dramat, po prostu dramat. Zero ryb, nocka zawalona. No ale cóż, będzie lepiej. Trzymajcie kciuki za następne filmy. Do zobaczenia. Hej!